Jeden z gości to był ksiądz, który był ze swoją kuzynką. I rozmawiali z mamą, tego, prawda, że ojciec jest za granicą, w wojsku. I on w pewnym momencie się zorientował i zapytał się mamy, czy pani się ukrywa. I mama powiedziała tak. Ja mówię, czym ja mogę pomóc? I mama powiedziała, my nie mamy żadnych papierów. To był ksiądz Pawlina z Karytasu, członek AK. Poszłyśmy do mojej dawnej niani, która powiedziała, że ona się nami zaopiekuje i że babcią się też zaopiekuje. Mimo, że z babcią był problem, bo miała bardziej wygląd żydowski. Mama ani ja nie wyglądaliśmy. W każdym razie poszłyśmy tam, ale następnego dnia rano Maniunia, bo tak ją nazywałam, zabrała mnie na zakupy na plac Kazimierza, bo to było Sienna, blisko placu Kazimierza. No i tak się cieszyła, że ja się uratowałam, że wszystkim kumom zaczęło opowiadać. Jakie to szczęście, jeżeli Basia się uratowała. No jak mama się o tym dowiedziała, to niestety, mimo że ona miała jak najlepsze chęci, ale to nie było bezpieczne wtedy. I znowuż pani Wedecka, nasza opiekunka, wtedy załatwiła, że myśmy nie miały żadnych papierów. Załatwiła, żeśmy gdzieś były na wsi. Ale w jakim pensjonacie, ale pojęcia nie mam, gdzie to było. W każdym razie jeden z gości to był ksiądz, który był ze swoją kuzynką. I rozmawiali z mamą, tego, prawda, że ojciec jest za granicą, w wojsku. I on w pewnym momencie się zorientował i zapytał się mamy, czy pani się ukrywa. I mama powiedziała tak. Ja mówię, czym ja mogę pomóc? I mama powiedziała, my nie mamy żadnych papierów. To był ksiądz Pawlina z Karytasu, członek AK. I on załatwił nam papiery. Z tym, że różne nazwiska, a ja byłam taka głupia, że mnie się nie podobało imię i nazwisko na moich nowych papierach. Wobec tego zdecydowałam ignorować. Ja nie jestem Marianną, ja jestem Basią. I nie nazywam się Anyszka. To nie odpowiadało mi. No, bardzo, bardzo byłam głupia, ale może miałam prawo być głupia w tym wieku. W każdym razie te papiery również załatwił, żebym ja poszła do internatu sióstr Felicjanek koło Wawra, gdzie się zjawiłam. W międzyczasie byłam u pani Wedeckiej, zorientowałam się, że jej córka jest w harcerstwie, była chówcową, chówca Wybrzeże Kościuszkowskie w Warszawie. Był w mieszkaniu, się odbywały zbiórki. No i ja się dowiedziałam, powiedziałam, Jurek jest w wojsku, ja też chcę. Na początku powiedziano, mowy nie ma, dosyć z tobą jest kłopotów. I tak. Ale mama mnie poparła i udało się. Zostałam przyjęta do zastępu. Ale wtedy pojechałam do szkoły 14 lutego 1943 roku, dostałam się do szkoły. No,
To był internat. Było wszystko w porządku, ale mamy nie widywałam w ogóle. Przez ten cały czas pani Wedecka przyjeżdżała do mnie w niedzielę, żeby mnie zobaczyć i przekazać, jak mi się tam wiedzie. Ale w czerwcu jakaś inna dziewczynka, nie wiem kto to było, nie pamiętam jej, nigdy nie znałam jej nazwiska, okazało się, że była żydowskiego pochodzenia i jej siostry zażądały, żeby jej opiekuni, nie wiem kto to był, zabrali ją ze szkoły, że to jest niebezpieczne. I ona powiedziała, że ona wie, że Basia też jest pochodzenia żydowskiego. Marysia jest pochodzenia żydowskiego. No i ja musiałam wyjść z internatu, a to bardzo dobrze było, bo byłam z powrotem w Warszawie, byłam ze swoimi koleżankami w harcerstwie. Była raz przygoda u pani Wedeckiej, że wcześniej rano mama i ja byłyśmy u niej wtedy, nocowałyśmy i ona dała nam swój pokój sypialny i nagle było walenie do drzwi. W następnym pokoju, Joli pokoju, odbywała się zbiórka, a to był parter, więc wszystkie dziewczyny wyskoczyły przez okno. Mama poleciała i myślała, że ja za nią lecę. Poleciała na strych, a ja zostałam w łóżku i schowałam się pod kołdrę. Głowę pod poduszkę i schowałam się pod kołdrę. A jak mama wyskoczyła, to odrzuciła kołdrę puchową, jak to było wtedy. I weszła z tym policjantem czy Niemcem do pokoju, który zapytał się, a kto tu śpi? Pani Wedecka powiedziała, to jest mój pokój. Ja tu spałam. I oczywiście nic nie znaleźli. A mama tam szalała, że mnie zostawiła w łóżku. A ja sobie leżałam pod kołdrą. Także, co komu sądzone? I naprawdę, bardzo w to wierzę. W każdym razie potem jedno z moich koleżanek w zastępie była Hanka Nowodworska, córka przedwojennego dziekana Rady Adwokackiej w Warszawie. Chodziłam do niej do domu i pan Nowodworski wtedy nie żył. Pani Nowodworska była niebywale dzielną kobietą, wiedziała o naszym pochodzeniu. Kiedyś, jak byłam zaproszona do Hanki i nocowałam tam, już pan mecenas Nowodworski już nie żył wtedy, i nie wiem, no byłam głupia, bo nie rozumiałam, że nie powinnam mówić, kim jestem i co. I siedziałam z panią Nowodworską przy kominku, i co się mówiło o mecenasie, ja powiedziałam, a mam krewnego mecenasa bardzo znanego, Mieczysław Ettinger, który był znany w całej Polsce. Ja nie o tym nie wiedziałam, ale była sprawa Gordonowej, podobno szalenie słynna, i on był adwokatem. Także w ten sposób ona się domyśliła wtedy o pochodzeniu. Pani Nowodworska organizowała różne imprezy, między innymi tajny koncert. I powiedziała mojej mamie, że będzie taki koncert i że Hanka będzie sprzedawała
programy i mówi, niech Basia z nią pójdzie. Mam mówi, pani Karno, Basię ludzie znają. Mówi, jak Basia jest ze mną, to nikt nic nie powie. Taka kobieta to była. Niebywała. Moja mama mieszkała u niej do wybuchu powstania. Także ja chodziłam na zbiórki do Hanki i widywałam moją mamę. Sama pani Nowodworska była bardzo czynna w patronacie nad więźniami. Niebywała kobieta. W stosunku do mojej mamy była nadzwyczajna. Do tego stopnia, że jak mama już nie miała pieniędzy w styczniu 1944 roku, nigdy nie płaciła, że tak powiem, jakichś niezamowitych. Pani Nowodworska powiedziała, rozliczymy się po wojnie. I mama tam została. Obie razem właśnie z Hanką były zabrane przed czołgi w 1944 roku w sierpniu. Bo ta część ulicy Królewskiej, gdzie mieszkały, była w niemieckich rękach, a ja mieszkałam u jakiejś pani dentystki, która miała dziewczynkę w moim wieku, na drugim końcu, koło Marszałkowskiej. I to było w polskim ręku. Także widziałam mamę rano 1 sierpnia, kiedy wiedziałam, że będzie powstanie się zaczyna, tylko nie miałam przydziału, bo byłam jedna z najmłodszych. Było, że będę w domu i powiedzą mi, co mam robić. A z mamą straciłam w tym momencie kontakt, bo już nie wiedziałam, co się z nią stało i ona nie wiedziała, co się ze mną stało. Początkowo obserwowałam, co się dzieje w Ogrodzie Saskim, bo tam walili do tych domów. Mieli tak, artyleria była w Ogrodzie Saskim i walili na pierwsze i drugie piętro, żeby domy się waliły. Po kilku dniach obserwacji i zobaczyłam, że z jednego mieszkania na podwórku był ktoś, kto strzelał na akowców, którzy szli do frontowych pokoi, żeby strzelać do Niemców w Ogrodzie Saskim. I na następnej ulicy była komenda, więc poszłam tam, zameldowałam, skąd to idzie, no i przyczepiłam się, że tak powiem, jako łączniczka. I nie wiem, czy to było po tygodniu, czy coś, dostałam wiadomość od właśnie moich chówcowi, od Joli Wedeckiej, że mam iść do mieszkania jej mamy na Złotą, bo tworzyła się wojskowa służba społeczna, tak zwana, właśnie dla smarkatych harcerek. Myśmy roznosiły gazety. Bardzo zabawnie, bo ktoś mnie poznał na obchodach. Ja panią pamiętam. Ja mówię, skąd? A gdzie pani była? Ja mówię, a przychodziła się do naszej drukarni po gazety. I poza tym chodziłyśmy zbierać jedzenie, bo były matki karmiące i z niemowlętami w kinie Adria, nie Adria, z drugiej strony Złotej, Palladium. W piwnicy tego było właśnie dla matek i kobiet karmiących i niemowląt, żeby były bezpieczniejsze tam. A myśmy chodziły i prosiły, dosłownie od
drzwi do drzwi prosić ludzi, żeby nam dali trochę jedzenia. I na początku ludzie byli niebywali. A jak dosłownie może dali łyżeczkę cukru, czy malutki kawałek masła, bo nie było przecież jedzenia. I pamiętam te matki, jak myśmy to przynosiły, to smarkate jak byłyśmy, to nas po rękach całowały za to. Bo były głodne i nie miały pokarmu, bo same nie jadły dosyć. W każdym razie miałam przygodę raz, bo biegłam właśnie do Prudencialu, bo tam była kuchnia i tam myśmy jadły. I biegłam Mazowiecką, nie Mazowiecką, co ja mówię, Moniuszki. I była Adria i w bramie byli niemieccy więźniowie, stali. I ja przeleciałam koło nich i nagle pocisk upadł tak blisko, dosłownie przede mną, że mnie się nic nie stało, bo wszystko przeleciało nad moją głową. Ale byłam tak zupełnie nieprzytomna. Do tego stopnia, że nie mogłam iść naprzód, bo była dziura już. Odwróciłam się i zaczęłam walić w tych Niemców pięśniami. Dopiero mnie chłopcy odciągnęli. Byłam u pani Wedeckiej, tam była komenda 4. okręgu. Czasami udało mi się, że mnie posłali gdzieś z meldunkiem i 8 września byłam posłana z meldunkiem w kierunku Powiśla i dostałam się tam, ale akurat Niemcy też z drugiej strony. Mieliśmy powiedziane, że mamy zerwać opaski, wszystko na cywila iść. I byłam zabrana do Pruszkowa, ale byłam już sama. W Pruszkowie, do Pruszkowa szłyśmy piechotą przez pola mokotowskie. Pierwszy raz od wybuchu powstania widziałam pomidory, bo najadłam się pomidorów, a bardzo mądrze, tego co już nie mogłam więcej jeść, to zapakowałam, miałam wiatrówkę do kieszeni. No, to się źle skończyło. W Pruszkowie miałam długie warkocze, grube, długie warkocze, które nie były. Nie mogłam rozpryć, a nic z nimi zrobić. Były tak pełne gruzu, że pożyczyłam od kogoś scyzoryk i obcięłam je. Była selekcja. Stałam w ogonku. Był Niemiec, oficer, a z drugiej strony żołnierz z pałeczki. Oficer miał pałeczkę w tą, w tą. A która jest dobra strona? No, nie wiem, czy to było bardzo mądre, ale ja zdecydowałam w tym momencie, bo to był moment, jeżeli on chce, żebym ja szła tu, to ja idę w drugą stronę. I byłam wtedy już, jak to powiedzieć, w takim stanie, że mi się nic nie chciało już, nieważne było. Jak mnie zastrzeli, to mnie zastrzeli. I nie zastrzelił mnie. Załadowali nas na pociąg i pociąg nikt nie wiedział gdzie. Ale to był bydlęcy pociąg otwartą górą. I tam było 2 młodych chłopaków też w tej grupie. A reszta byli starsi ludzie. I wieczór jechaliśmy na zachód, bo w szparach zawsze było widać nazwy stacji, a po drodze
Ludzie nam rzucali jabłka i bułki. A na co kilka wagonów był Niemiec z karabinem maszynowym. No i w nocy, wieczorem byliśmy jakiś bocznicy i ci chłopcy powiedzieli, że oni wyskakują. Ja powiedziałem, ja też. No i wtedy się zaczęło. Ludzie zastrzelą was. No to powiedzieliśmy, dobrze. Zastrzelą. A nas zastrzelą. W każdym razie skończyło się na tym, że ci dwaj chłopcy pierwszą mnie rzucili. Nikt nie strzelał, było ciemno. Oni skoczyli też i każdy z nas poszedł swoją drogą. Ja sobie przypomniałam, że jak jechaliśmy tym pociągiem, to niedaleko, między Warszawą, a tym, gdzie myśmy byli, ja nie powiem gdzie, był majątek gdzie w Jechanki Nowodworskiej, jej młodszej siostry wychowawczyni poszła jako gospodyni, a ci państwo, czy majątek był, ich córka właśnie prowadziła służbę społeczną. Więc ja zdecydowałam, że ja pójdę tam z wizytą. No, dostałam się do majątku, gdzie mnie przyjęli dosłownie, pierwsze wsadzili do wanny, tak jak stałam. I musiałam się leczyć, bo miałam strasznie owrzodzone nogi. Ciągłe bieganie po gruzach i drapanie i tak dalej, i tak dalej. No i tam spotkałam najstarszą córkę pani Nowodworskiej, która i była ze swoją najmłodszą siostrą. One się wydostały z Warszawy i wtedy mi powiedziały, że moja mama i ich matka i moja przyjaciółka Hanka były wywiezione też do Pruszkowa, ale przede mną były kilka dni. Hanka i pani Nowodworska zostały wywiezione na roboty do Niemiec, a moja mama, która była lekko ranna na starówce, zwolnili ją Niemcy. No i przypadkiem mama napisała właśnie do... w tym majątku, gdzie ja byłam, to było bliżej Warszawy. Wobec tego coraz więcej ludzi z Warszawy się, którzy szukali, gdzie mogą się zadomowić, przychodzili do tego majątku. Wobec tego zdecydowane było, żeby mnie wysłać do właśnie rodziny Nowodworskich, którzy mieli majątek koło Radomska. Więc pojechałam koleją. I tam spotkałam właśnie siostrę, tą najstarszą siostrę, która mi powiedziała, że mama była wywieziona była na starówce i potem już nie wiedziała, co się z nią stało. I przypadkiem mama napisała do tego, znała adres tego majątku, mieszkało tam przecież, i napisała zapytać się, czy oni wiedzą, co się stało z panią Nowodworską i z Hanką. I na to pani Biedrzycka, żona właściciela tego majątku, napisała do mamy, że pani Nowodworska i Hanka są na robotach w Niemczech, natomiast tutaj jest jej córka Basia. I jeżeli mama chce, to będzie mile widziana.